Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Nareszcie po dzisiejszym deszczu i burzy nad ranem mamy chwilową ulgę. W pogodzie oczywiście, ale dzisiaj odcinek nie dotyczy żadnej pogody, bo to nie ten kanał. Ale dzisiejszy film będzie dotyczył kolejnego klucia się piskląt, moi drodzy. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam do oglądania. Tadam! A co tutaj mamy? Oczywiście kurczaczki. I teraz tematycznie. Jeśli ktoś z Was dobrze oglądał film z nasadzania tej drugiej białej kury na jaja, a dla przypomnienia jest to ta kura, to właśnie ten, kto oglądał z uwagą tamten odcinek, to wiedział, że pod tą białą kurę podłożyłem aż 17 kurzych jaj. No i właśnie, co dalej? Było sobie to 17 jaj, a ty gdzie tutaj uciekasz, maluchu? Nie uciekaj nigdzie. I niestety, moi drodzy, tego się najbardziej obawiałem, że jak podłożę te 17 jaj pod tą kurę, to będzie utrata jajek. I nie myliłem się, bo utraty jajek było nawet 6. Tak więc to już nie mało. I później liczba jaj zatrzymała się na 11 i tak było już do samego końca. I z tych 11 jaj właśnie wykluło się 7 ładnych, zdrowych kurczaczków. I oczywiście tylko kilka jajek było niezalężonych. I jak widać, tutaj jeszcze mamy jedno kurze jajo, które najprawdopodobniej też jest niezalężone, czyli już jest niedobre i nic już z niego nie wyjdzie. Chociaż, moi drodzy, zostawiłem to jajko jeszcze od wczoraj, bo według mnie to jajo jest takie dość niepewne, bo jeśli jest w jajku zbóg, to jajko po prostu nadzwyczajnie w świecie bulgocze, a jeśli jest piskle, to jest, krótko mówiąc, ruch w jaju, a tutaj w tym jaju trudno mi określić, więc na 100% nie wiem, czy coś w tym jaju jest, czy nie ma, ale dzisiaj to jajo muszę już rozbić, nie będę czekał. Termin klucia pisklaków przypadł akurat na wtorek i tak właśnie było. Wszystkie praktycznie wykluły się we wtorek, czyli równe 3 tygodnie o wysiadywaniu jaj. Co jeszcze istotne, jak możecie zauważyć, praktycznie wszystkie pisklęta są w jednakowych kolorach, czyli w takim żółtym i troszeczkę białym, ale tylko jeden jest, można powiedzieć, takim farciarzem i jest w kolorze czarnym. Jest to piskle gołoszyjki. I ktoś ostatnio mi pisał w komentarzu, dlaczego niektóre kury lub koguty mają, znaczy nie mają piór na szyi. I tutaj od razu mówię, że to nie jest żadna choroba ani pasożyt, tylko to jest taka rasa kur. I tak ona właśnie w ten sposób wygląda, że ma tutaj gołą szyję. Tutaj ten kurczaczek czarny ma jeszcze obrośnięte łapki. I nie jest on jeszcze do końca czarny, bo tutaj ma większą przewagę koloru czarnego, a tutaj ma taki biały z żółtym, można powiedzieć. I tutaj jeszcze mamy jedną gołoszyjkę, czyli dwie gołoszyjki są. Tylko ten jest w kolorze takim żółtym, ale nie ma obrośniętych nóg. Ale powiem Wam szczerze, że te kurczaki gołoszyjki, jak po wykluciu, to są naprawdę dość duże i ciężkie. I teraz może, jeśli mi się uda, to pokażę Wam wszystkie kurczaki, jak one w całej okazałości wyglądają. A więc zaczynamy. Na początek ten.
Ten nie ma obrośniętych łapek. Drugi pisklak. Ten jest taki, można bardziej powiedzieć, pulchny, taki puszysty. I ma obrośnięte łapki. Tylko niech tu pokażę. Nie wiem, czy się wostrzy obraz. O, teraz to widać, że ma obrośnięte. Kolejny, trzeci, też ma obrośnięte łapki. Czwarty, też ma obrośnięte łapki, też jest taki pulchniutki. Ten ma już nieco mocniej obrośnięte te łapki, więc być może jakiś rasowiec to jest. No i tu jest gołoszyjka żółty i gołoszyjka czarny, którego wam wcześniej pokazywałem. Ja oczywiście jestem zadowolony i dumny. Lęgi udane i szczęśliwe. Gratuluję kurze, bo wytrwała do samego końca z wysiadywaniem, pomimo tego, że usunęła te 6 jaj. Ale tak na marginesie powiem wam taką ciekawostkę. Może nie wszyscy ją znają, ale dowiedziałem się od mojego pewnego kolegi jakiś czas temu, że kura, gdy ma za dużo jaj podczas wysiadywania, to ona sama później sobie te jaja może usunąć, bo stwierdzi, że ma za dużo, jej tyle jaj nie potrzeba do wysiadywania, albo usunie jaja, ponieważ kury mniej więcej wiedzą, które jajo jest zalężone, a które jest niezalężone. Oczywiście kury to bardzo mądre i inteligentne ptaki. I to nie jest tak, że kury mają mały móżdżek, to są głupie. To jest całkowicie nieprawdą. To ostatnie, jedyne jajko rozbiję po filmie. Teraz nie będę specjalnie chodził i rozbijał. Tak więc położę je tutaj, niech sobie będzie. A ja kurczaki kładę wraz z tym gniazdem tam do kury, do odchowalnika, bo kura, jak i kurczaki, już się niecierpliwią i piszczą. Dobra, kurczaki w gnieździe, w odchowalniku, kurę tutaj kładę i niech skakuje. Kurczaki już są dość ruchliwe i zarazem energiczne, mają dość dużo sił w sobie, czyli to dobrze, bo to świadczy o ich kondycji zdrowotnej i samym zdrowiu. Także jeszcze raz się cieszę i gratuluję kurce i myślę, że wy tak samo. Oczywiście później przygotuję tutaj już cały odchowalnik dla kury z pisklętami, aby kura już nie siedziała w tym gnieździe z tymi pisklętami. Więc co, moi drodzy, myślę, że to już na tyle. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Ja was serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Tutaj mamy jeszcze niektóre skorupki po jajach od wylęgu. Więc trzymajcie się. No i co? Cześć!